Przedszkole numer 2 po blisko dwuletniej przerwie doczeka się nowego obiektu. Wszystko za sprawą działań podjętych przez krośnieński samorząd. Projekt związany z modernizacją budynku przy ulicy Piastów 2 uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Bardzo się cieszę. 2 lata bez swojego domu, no to jednak jakieś piętno na nas wycisnęło, więc teraz cieszymy się wszyscy, że będziemy mieć nowy dom na ulicy Piastów. W ramach projektu do gminy trafi ponad 2,5 miliona złotych. Całkowita wartość kosztów na realizację przedsięwzięcia wyniesie zaś blisko 4 miliony złotych brutto. Jak wiemy, od dłuższego czasu jest zamknięte przedszkole numer 2 na ulicy Krzywoustego i samorząd krośnieński podjął decyzję, żeby wybudować kolejne przedszkole, a właściwie dostosować budynek po byłym ochotniczym chówcu pracy przy ulicy Piastów dla przedszkola i dla opieki przedszkolnej. Celem projektu jest zwiększenie dostępności oraz liczby miejsc w edukacji przedszkolnej w gminie Krosnoodrzańskie poprzez zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku OHP na przedszkole wraz z rozbudową o zewnętrzny szyb windowy. Mamy taką nadzieję, że ruszymy od 1 września 2017 roku. No, na razie takie są przepowiednie i oby się spełniły. Realizacja tego celu pozwoli m.in. na umożliwienie edukacji przedszkolnej dla 124 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia publicznej działalności edukacyjnej, umożliwienie powrotu na rynek pracy rodzicom dzieci w wieku przedszkolnym oraz wzmocnienie potencjału rozwojowego gminy poprzez inwestycje w edukację.